Cześć wszystkim, piątek piątunio, a jak minęło już miesiąc i trzy dni, odkąd pierwszy raz zaprezentowałem półmilionowej publiczności, że przygotowuję dla Was samochód. Tak, samochód do wygrania dla jednego z Was widzów. Zupełnie za darmo, zupełnie nic, wystarczy być subskrybentem kanału i ewentualnie te filmy, które teraz będą wychodzić, tak jak ten z jego budowy, zalajkować, udostępniać, ale o tym powiem później. Tak więc, co się stało przez ten miesiąc? No bardzo wiele. Przede wszystkim jestem na wykończeniu projektu trzech maluchów dla naszego klienta, które też będą do wygrania w jakimś konkursie, ale nie u mnie. A my w międzyczasie zrobiliśmy dość sporo. Przede wszystkim punkt jeden. Silnik zrobił aut. Następnie wujek łysy zaczął rozkładać powolutku sobie cały silnik na atomy i takim oto cudem znalazła się tu głowica. No i dół silnika też już jest rozebrany. Do tego wszystkie podzespoły też zostały zdjęte. I co następuje? No plan ułożył się w głowie dość atrakcyjny i już go omawiam. Po konsultacjach z Robertem z TuneUpu, pozdrawiam Cię Robuś, jak wszyscy lubimy te 1.9 TDI, kiedy jest sezon i terminy, doszliśmy do wniosku, że tak, po pierwsze główka leci do Topmara na pełną obróbkę, wymienimy wałek od SDI, troszeczkę inne czasy otwarcia zaworów i tak dalej, nie brnijmy w to może lepiej, pełna obróbka wszystkich gniazd, pełne czyszczenie, powiększenie troszeczkę gniazd, żeby więcej powietrza silnik dostał, jeżeli chodzi o dół, dół poleci na zmierzenie, ewentualnie do wymiany, jeżeli będą, to polecam panewki. Na pewno polecam panewki, dlatego że trzeba po pierwsze wstawić troszeczkę mocniejsze, żeby nie były marchewkowe, a po drugie może inne tłoki damy, żeby może ktoś, kto będzie miał tego Golfa w przyszłości, mógł go z łatwością podrasować z docelowej mocy. Co jeszcze? No myślę, że tutaj troszeczkę Profi Turbo, myślę też, że Fiodor pomoże od Roberta, znaczy od Roberta, no Fiodor to osobna firma, zresztą pozdrawiam, tutaj też nam przebudować. I teraz tak, pompa wtryskowa, myślę, że najrozsądniej będzie sekcja 11. Co do wtrysków, no ja obstawiałbym, że te 240 byłyby fajne, żeby zostawić zapas mocy, jeżeli chodzi o przyszłość. Ja docelowo jednak po konsultacjach z Robertem ustaliłem, że 160-170 koni, ponad 300 Nm pięciobiegowej skrzyni w tak lekkim aucie, to będzie aż za. Uwierzcie mi, że to będzie aż za. I do tego jakieś małe turbo, takie, które nadmucha to moc, niekoniecznie customowe, niekoniecznie będę się bawił w kachę. Tak więc porozsyłane zostają właśnie już wszystkie elementy po Polsce i zaczyna się obróbka. No i co dalej? No właśnie, dalej w ankiecie na Facebooku, bo dlatego mówiłem, że warto tego Facebooka tutaj śledzić, obserwować. Wybraliście sami, jak Volkswagen Golf będzie wyglądał kolorystycznie. Czy będzie czerwony z czarnymi wstawkami GTI, czy będzie czarny z czerwonymi wstawkami GTI. A co do koloru? No któżeż by inny jak Tomasz, czyli ProPaint Cars, osoba, która, no co, Superba już zrobiła. Tak jest. Nawet Superb jest na delikatnych poprawkach, ale to już dłuższa historia, jeżdżenia, nie jeżdżenia. Tomek, wiesz co to za szczytny cel? Tak jest. Auto na promocję. Auto na promocję, auto dla Was widzowie. Żeśmy rozmawiali z Tomkiem, no troszeczkę pomodyfikujemy jednak tą budę. Rozmawialiśmy o szerszych nadkolach. Poszerzymy nadkola, trochę przerzucimy mu zderzaki na GTI-ka. Odmalujemy go na czarny połysk. Dobra, ale chcesz metalik robić? Metalik, zrobimy czarny metalik. I pełna blacha, lakierka, konserwacja. Tak. Słuchajcie, co ciekawe, jak pamiętacie na prezentacji auta, może tu będzie widać, te rude progi, Tomek, to były rok temu robione. Komuś to nie poszło, więc... Nie pykło. No nie pykło, więc tutaj trzeba zrobić tak, żeby tam, wiesz, parę lat się widz pocieszył tym i żeby ruda nie schrupała, tak więc takie elementy jak klapy... No, czy klapa do wymiany akurat, nie? Klapa, maska, błotniki. Ty już mówiłeś, że namierzyłeś coś tak, w GTI. Tak, mamy już coś przygotowane. Dobra, czas mniej więcej realizacji? Około 4 tygodni, nie?
Widzicie? Widzicie? A wy mi mówicie, że ile można czekać na Gulfa? Tak więc 4 tygodnie i szacowany koszt, bo każdego to interesuje, to jest około między 7 tysięcy. Od 6,5 do 7 tysięcy. Czyli tyle będzie kosztowało zmiana imidżu. To co, ja powiem tak, Tomek, to co ostatnio było. Rób sobie sam, ja się nie wpierdzielam. Widzimy się przy końcu, czyli przywieźliśmy mi to auto i już będzie prawie że gotowe do zrobienia wszystkiego, nie? Tak jest. Dobra, słuchajcie, oczywiście losy standardowo możecie śledzić na facebookowym fanpage'u, bo link macie w opisie. Tak jest. Ty będziesz wrzucał fotki, więc ja się zwijam dalej rozbierać silnik i nie ma co tutaj za dużo rozmawiać. Pani operator patrzy, czy mikrofony działają. Działają? Wygląda na to, że tak. A teraz halo, halo, łysy, łączymy się ze studiem, wracamy do studia. Halo, halo, łysy, tak, tak, oddaję głos, tak Michu z powrotem nadaje. Tyle, jeżeli chodzi o przygotowanie karoserii. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, naprawdę ma być to odbudowane od zera. To ma służyć na lata, ma być pancer Golf. Również, jak widzieliście, albo nie widzicie, to zobaczcie teraz. Wnętrze wyjechało do zaprzyjaźnionej firmy. Jaki będzie efekt końcowy? No mam nadzieję, że powalający jak zawsze. I teraz Top Car z Żukowa. No, stwierdziłem, że zostawimy tutaj jakby klasykę w GTI, jakąś kierownicę, ktoś widz wysłał jakąś kierownicę, damy, jakby całość odrestaurujemy i zbudujemy. Co dalej jeszcze będzie z tym samochodem, jeżeli chodzi o wizualizację? Na pewno Dark Wheelsi przygotowują dla nas tutaj jakieś petardowe BBS-ki, troszkę sami przerobią, a ja od siebie dorzucę jeszcze komplet felg z oponami na zimę. Tak, żebyś już jak dostaniesz tego Golfa ode mnie, żebyś już widzu drogi miał sobie na lato, na zimę i komplet olej. Jeszcze przygotujemy wszystkiego innego. Czyli co? Mamy GTI wystrojone na 160-170 koni, które będę robił. Wizualnie, no to już mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, że dla Was będzie to kocur. Ja osobiście wolałbym, żeby był czerwony, ale gusta są różne. Wy w 70% wybraliście czarny. Co jeszcze warto powiedzieć? Jeżeli chodzi o zawieszenie, no tutaj nie będziemy szaleć. Minus 30 na Eibachach, Prokitach zjedziemy, do tego amortyzatory sportowe Binsteina damy i nic więcej nie będziemy robić. Tył zostawimy tak jak jest, jeżeli ktoś będzie chciał, mówimy o hamulcach, zmienić sobie tył na tarczowe, proszę bardzo, ja zostawię bębny. A, ucz się chłopie mechaniki, zrób to sam. Przód zaadaptujemy troszkę większe zaciski i większe tarcze, żeby ten samochód w związku z nową mocą, w związku z nowymi osiągami, mógł się bardzo łatwo zatrzymać. I tyle, jeżeli chodzi o układ hamowania. Układ skręcania zostaje taki, jak był. Nie będę kombinował z specjalnymi stabilizatorami czy innymi, bo uważam, że to nie jest auto do jazdy torowej. Jeżeli chodzi o wydech, no damy w zupełności pełnego customa, tak żeby było fajnie. Zobaczymy, kto nam to zrobi. Cześć, Adam. Tak, wszyscy wychodzą z pracy, jest godzina 18, to łysy nagrywa. Do tego jeszcze warto powiedzieć, że tutaj z FMIG Motors będziemy rozmawiali, jakiś większy intercooler, musi przyjść całe rurowanie, tak żeby nie zrobić konkretnie na tą moc, a żeby już zostawić zapas mocy. No bo tak należy to wszystko ująć. Zatem co by jeszcze ważnego powiedzieć? Od siebie mogę dorzucić to, co uwielbiam najbardziej, czyli system Car Audio sobie opracowałem w domu. Zrobię go na dwóch wzmacniaczach. Myślę, że maksymalnie 600-700 W w RMS-ie powinno wystarczyć do Morosłomu tunerowi, aby na przyszłość to rozwinął. Z przodu zbuduję sobie scenę na głośnikach dwudrożnych, damy mid, bass i tweeter i z tyłu damy bass. Jak ktoś będzie rozwijał ten sprzęt? Na pewno nie będę robił zabudowy, zrobię raczej skrzynię basową, ubiorę sobie ją z jednej i z drugiej strony we wzmacniacze, tak aby w razie potrzeby przewiezienia czegoś więcej, można spokojnie sobie zdemontować i zamontować. I teraz pytacie się, Michu, ile to potrwa, bo każdy z Was... No bo tak to mniej więcej wygląda. Tupiecie, zasypujecie mnie. No jest warsztat. Mam swoje terminy. Naprawdę, uwierzcie mi, odstawiłem smoczycę, odstawiłem Superba i wciągnąłem w to miejsce Waszego Golfa. Więc jeżeli Tomasz się nie myli, jeżeli chłopaki nie dadzą ciała, to już myślę, że pod koniec lipca, buda będzie składać się u mnie. I teraz jeżeli chodzi o składanie budy, każdy się zapyta, łysy, jak z zawieszeniem? Generalnie, poza amortyzacją, którą wymieniłem, każdy wahacz, każda gumka, każda końcówka drążka, wszystkie elementy łącznie z przewodami hamulcowymi, paliwowymi przyjdą nowe. No bo retro Golf, stary Golf, powiem tak, jeżeli ta seria będzie się rozwijać, tak się rozwija, że widzę, że naprawdę jesteście zajarani tym tak mocno jak ja, nie powiedziane, że na przykład za pół roku nie zbuduję jakiejś 106 dla widza, 36 dla widza, chciałem powiedzieć 30, ale to trochę bym z budżetem popłynął. Czemu nie? Nie mam na to jakiegoś specjalnego budżetu.
Też sami wiecie, że nie żebram już na żadnych Patronite'ach ani na niczym. Tam mam sponsoring na 700 zł, to akurat starczy na dwie opony do Golfa. Ale co, możemy od siebie, dużo osób się dołącza do projektu, więc czemu nie? Myślę, że nie chcę kłamać, ale myślę, że w sierpniu ktoś z Was odjedzie tym samochodem od nas. Tak więc planuję teraz, widzieliście odcinek, na jakim etapie jest Golf, czyli rozjechał się po Polsce. Za miesiąc zobaczycie odcinek, jak Golf się zjedzie z całej Polski, jak złożymy wszystko, jak pojadę do Roberta na strojenie, u Roberta zobaczymy, ile ta bestia wykrzesa. I co? I w tym samym chyba jednym odcinku zrobię tak, że na koniec będzie ten konkurs do wygrania z tym Golfem, tudzież może nie, może zrobię jeszcze trzeci odcinek, gdzie osobno będzie do wygrania. Na pewno pokażę w osobnym odcinku, jak widz otrzymał nagrodę lub widzka, bo też bardzo dużo pań się zgłosiło. No i porozmawiamy sobie z tą osobą chwilę. No nie wiem, wiem, że robię coś takiego pierwszy raz na polskiej scenie YouTube'a i bardzo się z tego powodu cieszę. Tak więc, drodzy widzowie, aby nie przedłużać, bo to już ma ile minut, pani operator? Już panu mówię. 9:43, 44, 45. No dobra, dobra, to tak możemy do 10 dojść. Żeby nie przedłużać, powiem krótko. Aby wziąć udział w konkursie, należy subskrybować kanał. To jest naprawdę nietrudne. Tutaj taka, o, widzicie, klikacie subskrypcję, dzwoneczek, zostawić kciuka w górę. Ostatnio zostawiliście 39 tysięcy kciuków w górę. No na 400 tysięcy wyświetleń powiem Wam, słabo Wam idzie, postarajcie się bardziej, niech te odcinki się rozrosną. Bo mi daje fan to, że możemy to rozrosnąć, tak, rozbudować, rozszerzyć, tak więc subskrypcja, udostępnijcie to na Waszym facebookowym profilu, ten filmik, wbijajcie na dwa moje profile, bo to też będę sprawdzał. Ktoś mówi, łysy, ale ja nie mam Facebooka, ja będę pokrzywdzony przez to. No kurczę, ja daję od siebie naprawdę dużo i nie wymagam wiele. Teraz to się loguje tak, loguj, 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 załóż, załóż, załóż. Wszystkie linki, które chciałbym, żebyście byli na bieżąco, macie w opisie, czyli M4K Garage, fanpage i tyle. Ja naprawdę sobie sprawdzę, od kiedy jest ta subskrypcja, jak to wszystko idzie, żeby nie było, że będzie odcinek z Golfem i ktoś powie, dobra, łysy, masz rację, ja chcę takiego golfiacza, nie? Powiedzcie też Wy, jakie następne auto może łysy ma sobie wybrać, bo jak dobrze pójdzie, to będzie jeszcze jedno auto do wygrania na koniec wakacji. Będzie to samochód, który kupię za kwotę X i tanimi środkami go odpicuję, tak żeby on jeszcze do zrobienia był dla Was. Ale mam tak ochotę pokazać, ile trzeba pieniędzy włożyć, malutkich pieniędzy. Jeśli przykładowo kupuję za dwójkę auto, sprawdzam moc, wymieniam świece, kable, robię mu karoserię, woski, sroski, wiecie, takie odpisowanie do sprzedaży, ale zamiast sprzedawać, oddam go jednemu z Was. Tyle. Słuchajcie, najważniejszego. Niedziela. Niedziela, teraz będzie niedziela. Wjeżdża na ekran TDS. Prezentacja TDS-a. Wreszcie ukończyliśmy budowę, strojenia, wszystkie bolączki dzieciństwa, ale to nie jest najważniejsze. Tam również będzie konkurs, w którym będzie do wygrania nagród za prawie 500? Nie? 5000. No, dostałem możliwość zasponsorowania pewnych nagród, więc na niedzielę kto pierwszy, ten lepszy, słuchajcie. Postaramy się, pani operator, na 14 wypuścić materiał w niedzielę, ale bądźcie czujni z tym niedzielnym materiałem. Ja udaję się picować TDS-a przed samym jego występem, specjalnymi środkami. Z Wami się żegnam, czyli co? Subskrybujcie, udostępniajcie ten materiał, niech się niesie po sieci. No i co? Zobaczymy, jak ten Golf będzie się składał. Ja naprawdę jestem happy. No, cieszy mnie to. Powiem Wam, cieszy mnie to nawet, jak się dzisiaj pociąłem o rurę wydechową, bo tam była ucie, no nieważne, nieistotne. Ale naprawdę jestem zajarany, tak więc do zobaczenia w niedzielnym odcinku. Od przyszłego tygodnia coś z mechaniki. Jeszcze raz subskrybuj, jeszcze raz łapa w górę, jeszcze raz komentarz, bo było ich 5,5 tysiąca. Może pomysł na następny samochód zarzućcie Wy, na przykład Civic. Wchodźcie w opis filmu, tam macie dużo ważnych linków, dla mnie bardzo dużo ważnych linków. I co? Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Tu, 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 tu. Cześć! No, party. Ja? Jak chcesz? Teraz lepiej mi idzie to klaskady. Brawo ty. Jest okej. Okay.